W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować Wam dwa nowe lasery krzyżowe CL3D związką czerwoną oraz CL3DG związką zieloną. Lasery generują płaszczyznę poziomą oraz dwie płaszczyzny pionowe. Stąd nazwa CL3D, kontrola trzech płaszczyzn w pełnym zakresie 360 stopni. Sprzęt został zaprojektowany w taki sposób, aby był szybki i łatwy w użyciu. Od dołu mamy wejście na śruby statywu odpowiednio 1/4 i 5/8 cala. Mamy także wejście na akumulator. Sprzęt może być także zasilany bateriami. Zarządzanie funkcjami odbywa się z panelu dotykowego. To jest duża zaleta sprzętu, gdyż panel taki jest dużo szybszy i skuteczniejszy. Z boku włącznik zasilania po włączeniu. Sprzęt automatycznie spoziomuje się, gotowy jest do pracy. Za to odpowiada magnetyczny kompensator. I odpowiednio, w zależności od potrzeb, włączamy lub wyłączamy poszczególne płaszczyzny laserowe. Warto wspomnieć, że lasery klasy CL3D mają możliwość pracy z płaszczyzną pochyloną. W tym przypadku należy przejść w tryb pochylenia manualnego i w zależności od potrzeb płaszczyznę pochylić. Płaszczyzna może być pochylana zarówno pozioma, jak i pionowa, jak i wszystkie naraz. W przypadku prac na zewnątrz czy na dalszych odległościach przydatnym będzie czujnik laserowy. W tym przypadku należy przejść w tryb pulsacyjny i za pomocą czujnika wychwycić wiązkę laserową, a ten wskaże nam precyzyjnie poziom. Na wyposażeniu znajdziemy walizkę transportową. Po otwarciu walizki wyciągamy laser krzyżowy, akumulator litowo-jonowy, slot do ładowarki i ładowarkę, zasobnik na baterie alkaliczne, tarczkę laserową do wpasowania elementów konstrukcyjnych, okulary laserowe wzmacniające widzialność wiązki laserowej oraz wielofunkcyjny adapter laserowy do powieszenia na profilu czy na haczyku lasera oraz do stosowania przy wszelkiego rodzaju pracach ogólnobudowlanych.